Moje prywatne prognozy są może trochę mniej optymistyczne niż prognozy pokazane w projekcie, ale to, na co zwracam bardziej uwagę, to są zagrożenia i to, czego możemy oczekiwać w najbliższej przyszłości. A mianowicie, pierwsza rzecz to oczywiście kryzys ukraiński, który będzie miał i właściwie już ma wpływ na ograniczenie eksportu polskiego na wschód. Prawdopodobnie będzie też miał wpływ na ograniczenie dynamiki polskiego eksportu na zachód i to będzie mogło wpływać negatywnie na wzrost polskiej gospodarki. Przy czym nie przewidujemy ani ja, ani koledzy w projekcie, że ta sytuacja będzie katastrofalna. Ona mogłaby być katastrofalna, jeżeli zaszłoby naprawdę coś, co uważamy, że jest mało prawdopodobne, czyli otwarty konflikt wojenny. To tego na razie nie przewidujemy, więc można powiedzieć, że to, co się dzieje, to jest związane ze słabnięciem gospodarki ukraińskiej, czyli tam będzie recesja, również z dużym prawdopodobieństwem możemy oczekiwać recesji w Rosji. Natomiast kraje Unii, szczególnie kraje Eurolandu, no, będą rozwijały się chyba stosunkowo wolno. I to wszystko będzie miało wpływ na polską gospodarkę. Oprócz tego oczywiście mamy swoje wewnętrzne problemy, a tymi problemami to jest kilka elementów. Między innymi to, że polska gospodarka jest gospodarką opartą na sporym imporcie oszczędności zagranicznych. To powodowało, że w przyszłości dynamika gospodarcza była wysoka. W tym roku i kilku następnych trudno na to liczyć. Wobec tego musimy opierać się na tym, co sami zaoszczędzimy. I tutaj jest kłopot, ponieważ Polska jest, powiedzmy, na szarym końcu w krajach unijnych, jeżeli chodzi o stopę oszczędności. A więc to będzie jeden z czynników hamujących dynamikę wzrostu gospodarczego.